Ziemia Święta to miejsce cudowne. Wiele fantastycznych opowieści w tej ziemi się zrodziło, skąd pochodzi. Oprócz prawdziwych, fantastycznych zapisanych w Piśmie Świętym są również mało prawdopodobne, takie jak na przykład ta opowieść o drzewie morwowym, które ma tutaj pochodzić jeszcze z czasów Pana Jezusa. Na nie miał się wspiąć Zacheusz, żeby, cóż, przyjrzeć się temu wędrowcowi, któremu na imię było Jezus, a który przechodził tą drogą. Jeśli jest to prawda, a wszystkie certyfikaty autonomii palestyńskiej poświadczają, że jest to prawda, no cóż, mamy do czynienia z drzewem, które ma 2000 lat. Nie wiem jak wy, nie trudno w to uwierzyć, ale jak mówią klasycy, jeśli to nie jest prawdą, to przynajmniej miło tak pomyśleć. Ksiądz Dariusz Iwański, Jerycho.